Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem się odnieść do pewnej awantury, która rozgorzała w środowisku gemologów, którą tam w Stanach Zjednoczonych pewien kolega dość często takie akcje montuje. Już Wam mówię, o co chodzi. Napisał taki post, rozesłał do wszystkich. Z tego postu wynika, że w 2007 roku GIA na pewien diament o dość dużej masie, masie powyżej 5 karatów, wystawiło certyfikat, z którego wynikało, że jest to kamień naturalnie poprawiany o barwie F, wysokiej czystości. No, opublikował oczywiście, czy tam przesłał do naszej wiadomości ten dokument. No i przesłał też drugi dokument na ten sam kamień. Ponieważ po 10 latach dokumenty z bazy danych, w której można je weryfikować, znikają, więc po jakimś czasie sprzedający, chcąc go sprzedać, no musiał zweryfikować tamten dokument, no i przesłał jeszcze raz kamień do GIA. No i w tym roku, to było w tym roku, tak, i w tym roku odebrał dokumenty nowe. Przy czym barwa jest nadal F. Barwa jest z gwiazdką, czyli po literce F jest gwiazdka. No i w komentarzu jest, że kamień jest poprawiany. No i tyle. Właściwie na tym się kończy dokument. Wszystkie pozostałe parametry kamienia, łącznie z wymiarami, są dokładnie takie same jak w dokumencie sprzed tych kilkunastu lat. No i afera jest taka, że GIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności, że GIA zrobiło lipę z oceną kamienia wtedy, w tym 2007. No i w tym momencie jego klient tam ma straty 100 tysięcy dolarów około. Bo tak to mniej więcej wychodzi. No ja na to odpowiedziałem oczywiście, jak to jest moja opinia. Moja opinia jest dokładnie odwrotna niż jego. To znaczy fakt, że dzisiaj GIA wykryło sposób poprawiania, jest podyktowany tym, że dzisiaj mają oni lepsze, o te kilkanaście lat lepsze narzędzia, lepsze technologie do wykrywania różnych metod poprawiania kamieni i diamentów. Cały problem polega na tym, że w tamtym 2007 roku GIA bazowało na narzędziach, które posiadało, na badaniach naukowych, które posiadało. W tamtym czasie kamienie poprawiane były raczej takim kuriozum, to się bardzo rzadko zdarzało, że były poprawiane. One w większości były poprawiane albo przez General Electric, albo przez... No tam było jeszcze kilka firm, no nieważne, było kilka firm, które się tym zajmowały i one zawsze na rondystach kamieni oznaczały odpowiedni grawer, który wskazywał odpowiednią inskrypcję, która wskazywała na to, że diament jest poprawiany albo, że pochodzi z tej firmy i takie oznaczenie, na przykład Gepol w przypadku General Electric wskazywało na to, że kamień jest poprawiany. Ewentualnie, że jest syntetyczny, jeżeli to był kamień syntetyczny. No i wygląda na to, że ktoś albo usunął inskrypcję, przeszlifował kamień po poprawieniu, albo po prostu poprawienie wykonano w jakimś innym laboratorium, w którym nie naniesiono tego rodzaju inskrypcji. No a GIA nie dysponowało narzędziami, którymi mogło to z całą pewnością sprawdzić, nie mogło tego ustalić. W związku z tym dla nich kamień w tamtym czasie był niepoprawiany. No, minął czas, okazało się, że oni zyskali narzędzia nowe. Z użycia tych narzędzi wynika, że kamień jednak był poddany poprawianiu i w ten sposób został raport zweryfikowany. Problemem nie jest działanie nauki, problemem nie jest działanie laboratorium, obojętne jakie by to nie było laboratorium. Problemem jest to, że oszuści kierują do handlu kamienie, co do których nie ujawniają pełnego wachlarza informacji o tym kamieniu. I to jest problem. To jest problem
który jest cały czas obecny w branży. Można szerzyć różnego rodzaju przykłady na tego rodzaju, znaczy na przykład na tego rodzaju zachowania. Na przykład poprawianie szkłem. Pierwszy rubin o jakiejś gigantycznej masie wypełniany szkłem został sprzedany w Christie's jako naturalny z dokumentami, że to jest naturalne. Dla Christie's oznaczenia wykonuje SEW. No i SEW się pomylił. Napisano, że to jest kamień naturalny, wygrzewany. Nie informowano o wypełnieniu szkłem, ponieważ jeszcze w tamtych czasach, na początku lat 80., nikt nie wiedział o tym, że w ten sposób można poprawiać rubiny. To dopiero później, po kilku latach, stało się powszechną wiedzą. Laboratoria wiedziały, jak sobie z tym poprawianiem radzić, w jaki sposób rozpoznawać to poprawianie, tą metodę poprawiania. No i jak kolejnym razem kamień trafił na weryfikację, no to się okazało, że nie jest poprawiany. Straty również wyniosły, no to już tam w milionach dolarów były straty. I kolejną sprawą, ostatnia sprzed kilku, no przez kilku lat, w tym momencie już około 10 lat, mianowicie w okolicach 2015 roku wybuchła afera dotycząca poprawiania szafirów metodą HPHT. Koreańczycy wprowadzili tę metodę, nie informując całego rynku. Podobno od 2012 roku ta metoda poprawiania była stosowana nagminnie do poprawiania szafirów, szczególnie tych pochodzących z Australii. Okazało się, że branża, że po sprawdzeniu tych kamieni, jak już dokładnie było wiadomo, że te kamienie są, jak je rozpoznawać, co to są za kamienie i była dyskusja o tym, jak je oznaczać, trzeba specjalnie oznaczać, że to jest metoda HPHT, czy po prostu wystarczy napisać, że to jest poprawiane, że to są poprawiane przez wygrzewanie, no to okazało się, że branża po dyskusjach, właściwie dotrwających kilka lat, doszła do wniosku, że wystarczy, nie potrzeba ich specjalnie oznaczać, dlatego że wszystkie cechy tych kamieni są dokładnie takie jak kamienie wygrzewane. One tyle, że są wygrzewane pod zwiększonym ciśnieniem, no i w związku z tym wygrzewanie trwa kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, a nie kilkadziesiąt godzin. No i wpływa to oczywiście na zmianę czystości, na zmianę barwy kamienia, natomiast nie wpływa na inne jego właściwości, dlatego kamień można traktować jak poprawiany poprzez wygrzewanie w wysokiej temperaturze zwykłymi metodami dostępnymi dla całego rynku od dziesiątków już lat. No ale też mogło się okazać, że te kamienie będą wyceniane bardzo tanio, dlatego że na przykład tak były podejrzenia, że te kamienie po zastosowaniu tego procesu HPHT stają się kruche, nie mają tendencji do pękania. No i gdyby tak było, no to należałoby je oceniać, czy oznaczać tą metodę poprawiania w jakiś inny, specyficzny sposób, zapewne z dopiskiem HPHT. I to powodowałoby znaczne obniżenie ceny. Akurat w tym jednym przypadku tak się nie stało. W sumie na szczęście dla całego rynku. Ale gdyby stało się inaczej, no to byłby problem. Znowu byłby problem z jakością kamieni. To samo dotyczyło szmaragdów. Szmaragdy, które w pewnym okresie bez ujawnienia przestały być poprawiane przez olejowanie olejem cedrowym, który był nagminnie stosowany, tylko zamiast bardzo drogiego oleju cedrowego zaczęto poprawiać je olejem, jakąś mieszankę oleju opartą o olej palmowy. Ten olej krystalizował w szczelinach po jakimś czasie i po skrystalizowaniu po pierwsze nie dawał się usunąć, a po drugie powodował, że kamień stawał się nieprzeźroczysty. I no był z tymi kamieniami problem. Bardzo duża ilość tych kamieni została sprzedana w latach 80. w bardzo wysokich cenach i później rynek na wiele lat odwrócił się od szmaragdów w ogóle. Szmaragdy bardzo potaniały, cała branża straciła. Zawsze w naszej branży jest tak, że oszuści powodują, że tracą wszyscy. I ktoś jeden sobie oszuka w jakiś głupi sposób, nie ujawni czegoś, coś dostarczy nie takie, jakie powinno być. Od razu to
ta łatka oszukańczych praktyk jest przyporządkowana kompletnie wszystkim i automatycznie ceny kamieni spadają na całym rynku. Jest to bardzo niebezpieczne, cały czas z tym walczę, cały czas o tym mówię. Tam niektórzy się na mnie o to wściekają, szczególnie handlarze złota inwestycyjnego w Polsce. Jak mówię, że nazwa mennica jest oszukańcza w przypadku sklepu, w przypadku sklepiku ze złotem albo kantoru dewizowego, ale oni twierdzą, że to jest moja złośliwość, a nie potrzeba ujawnienia tego, że to nie jest mennica, że to jest sklep albo kantor. Po prostu ja wiem, ponieważ znam historię branży i rozwoju tej branży, wiem, co się działo w latach 80., kiedy dużo nowych metod poprawienia kamieni pojawiło się na rynku bez ujawnienia. Dlaczego tak się stało? Stało się tak dlatego, że z końcem lat 60. na rynku w rynku kamieni szlachetnych wydarzyło się nieszczęście, mianowicie gigantyczny pożar w Bangkoku. I on strawił większą część miasta. Ludzie stracili całe domy, całe majątki w wyniku tego, ale kamienie, bardzo niskiej jakości kamienie, które posiadali i po prostu nie było co z nimi zrobić, oni je mieli, no bo je znaleźli. Te kamienie stały się kamieniami o bardzo poszukiwanych barwach. No i od tego zaczęło się poszukiwanie, jak należy używać ognia, jak należy używać temperatury, bardzo wysokiej temperatury, po to, żeby zmieniać jakość kamieni o bardzo niskiej jakości, czyli głównie to chodziło o szafiry o jakości giełd, czyli takie szare, mleczne, nieprzeźroczyste, żeby zmienić ich wygląd na taki, na takich kamieni o bardzo wysokiej czystości, czy do dość wysokiej czystości i o pięknej niebieskiej barwie, ewentualnie o innych rodzajach barwy. Oni poświęcili na to trochę czasu, to było dość długo, dlatego że to są bardzo biedni ludzie i oni po prostu, po pierwsze utrzymywali to w tajemnicy, czyli nie było takiej synergii związanej z rozwojem tych metod, tylko każdy tam po swojemu próbował. A poza tym robili to nie w sposób jakiś tam naukowy, tylko robili to w sposób metodą prób i błędów. No i jak opracowali te wszystkie nowe metody, no to zaczęli to wprowadzać na rynek na zasadzie takiego oszukańczego wprowadzenia poprawianych kamieni, jako kamieni niepoprawianych, albo poprawianych metodami znanymi, bez informowania nikogo. No i to w efekcie w latach 80. spowodowało bardzo poważne załamanie na rynka. Wracając do meritum, laboratoria i gemolodzy, oczywiście jeżeli są rzetelnymi gemologami, rzetelnymi laboratoriami, dlatego że akurat w Polsce jest ten problem, że z tą rzetelnością jest problem, znaczy problem, braki tej rzetelności, po prostu ludzie, którzy nie mają wiedzy albo nie mają narzędzi, albo nie mają narzędzi i wiedzy, oceniają kamienie i robią to źle. Typowe jest to, że u nas na rynku jubilerskim można spotkać wyroby z tak zwanymi certyfikatami, wyroby z kamieniami kolorowymi i z diamentami, które są podpisane przez ekspertów diamentu. I to jeszcze podpisane tam jest, przybita jest dodatkowo jakaś pieczątka jednego albo drugiego stowarzyszenia, czy to Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich, czy Polskiego Towarzystwa Gemologicznego, z której wynika, że ta instytucja legalizuje tego rodzaju działań. Także, że ekspert diamentów ocenia na przykład szmaragd albo szafir, no i wszystkim się wydaje, że jest fajnie. No właśnie nie jest fajnie, bo po pierwsze do tego, żeby ocenić szmaragd, potrzeba specjalne narzędzia, inne niż do oceny diamentów, i potrzeba specjalną wiedzę, inną niż do oceny diamentów. To samo dotyczy na przykład szafirów. A tego rodzaju oszustwa są nagminne i to właśnie jeszcze legalizowane przez nasze rodzime stowarzyszenia. Dlatego prędzej czy później będzie z tym problem dla rynku i znowu to spowoduje załamanie. Szczególnie takie rzeczy się dzieją nie w sytuacji, w której rynek rośnie, jak na drożdżach, w sytuacji, w której klienci chcą kupować, kupują wszystko bez względu na to, co
jaką to ma rzeczywiście wartość, po prostu ceny rosną i klient nie boi się, że trochę przepłaca, bo i tak wie, że za chwilę, znaczy może nie wie, ale oczekuje, że za chwilę, nawet jeżeli przepłaci, to wartość tego wyrobu dogoni tą cenę, którą on musiał za to zapłacić. Tylko właśnie dzieje się to w momencie, kiedy rynek zaczyna się zmniejszać, kiedy coraz trudniej sprzedać wyroby, wtedy ludzie zaczynają się odwracać, nie chcą inwestować, wszystkich zaczynają opluwać, uważać za oszustów, no bo oni przecież stracili, mieli zarobić dużo, nie zarobili, albo nic, albo wręcz właśnie ponieśli realne straty. No i zaczyna się dziać, jak zaczyna. Także laboratoria, pamiętajcie, laboratoria działają w obrębie wiedzy i narzędzi, które posiadają w dniu oceny. Dokument jest ważny w dniu oceny i przez pewien okres czasu, który wyznacza laboratorium. Standardowo GIA wyznacza 10 lat i jest to tak przyjęte w branży, że na tyle czasu ważne są dokumenty. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wyceny, dokumenty związane z wyceną, no to one są ważne właściwie miesiąc. Jeżeli rynek jest spokojny, no to może nawet 3 miesiące, może pół roku. Jeżeli rynek jest taki jak w tej chwili, że ta cena złota zmienia się co moment, cena kamieni też się zmienia co chwilę, no to, to właściwie nawet jeszcze krócej niż jeden miesiąc jest ważna taka wycena. A po tym czasie należy traktować ją tylko jako punkt odniesienia, a nie jako realną wartość czy realną cenę detaliczną tego ocenianego wyrobu. Proszę o tym pamiętać i brać odpowiednie poprawki podczas zakupów inwestycyjnych, zakupów biżuterii, które ktokolwiek chciałby wykonywać.